Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne panny na czytaniu miłosne na miesiąc wrzesień 2020. Dzisiaj zrobimy sobie czytanko przy pomocy tych oto talii. Talia główna, tarot, cztery pory roku. Jedna z moich ulubionych talii. Dopowiadać będę mniejszą wersją Witches Tarot. Następnie wylosujemy jedną kartę przesłanie aniołów i na podsumowanie anielski klucz, jedna myśl od naszych aniołów. Przypomnę, że jest to czytanie ogólne. Jeżeli z Wami nie rezonuje, odsłuchajcie sobie dodatkowo film ze swoim znakiem ascendentalnym, księżycowym bądź Wenus. Zazwyczaj tam znajdziecie dodatkowe wskazówki, które uzupełnią to czytanie. I teraz tak, pierwsza część filmu jest dla osób, które są w relacji małżeńskiej bądź partnerskiej. W danej chwili myślą o swoim partnerze i tworzą jakąś relację, związek. Druga część dla osób samotnych, tak zwanych singli. W komentarzu pod tym filmem podepnę Wam odnośnik czasowy od momentu, w którym zaczyna się dla Was film, czyli film dla osób samotnych, tak zwanych singli. No dobrze, kochani, myślę, że możemy zacząć. Zaczynamy od par. Po lewej stronie jest Wasza energia panny, po prawej Waszego partnera. Ze względu na to, że czytanie jest ogólne, jeżeli poczujecie, że karty po prawej stronie bardziej odpowiadają Waszym przemyśleniom, uczuciom, zamiarom, odbierajcie to czytanie na zasadzie odbicia lustrzanego. Myślę, że to tyle. Wszystkim dziękuję za łapki w górę, czy to w dół, subskrypcję. Warto kliknąć subskrypcję i dzwoneczek. Jesteście wtedy na bieżąco z filmami, jakie umieszczam na kanale. I za wszystkie formy wsparcia, piękne komentarze, bardzo, bardzo dziękuję. Przechodzimy, moi mili, do czytania. Karty, jak mówiłam, są potasowane. Teraz je tylko przełożę i zaczynamy. Co panna myśli na temat swojego partnera? Pustelnik. Prawie w każdym czytaniu ten pustelnik się pojawia. Moi kochani, czujecie się w związkach samotni. Bardzo niepokojący objaw. Co wasz partner myśli o was? Pięć denarów. No to samo. Samotność. Brak partnera, nieobecność, jakaś burza w Waszym życiu, może choroba. Lecimy dalej. Co panna czuje do swojego partnera? Sześć mieczy. Sześć mieczy. No właśnie, oddalacie się emocjonalnie. Co Wasz partner czuje do Was? Ja jeszcze zapomniałam powiedzieć, kochani, mówię ogólnie partner życiowy. Każdy już z Was wie, czy jest w związku z kobietą, czy z mężczyzną. Dwa kielichy, przepiękna karta. Ok. Jakie są plany, zamiary panny względem jej partnera? Rydwan. Może być tak, że chodzi tutaj o związek na odległość, bądź przyjazd, wyjazd jednego do drugiego, często jakieś podróże, wyjazdy, może w sprawach pracy, bo może z pieniędzmi jest byle jak i trzeba podjąć ważną decyzję, zastanowić się, co tu zaradzić, żeby był tak zwany wilk syty, owca cała, czyli żeby była zasobność portfela, ale życie rodzinne na tym nie ucierpiało. A przede wszystkim Wasza relacja. Dobrze, jakie są zamiary Waszego partnera względem Was? Mago. Jak panna traktuje swojego partnera? Paść denarów. Jak Wasz partner traktuje Was? Karta sądu.
co lub kto was łączy? Arcykapłanka, tajemnica, sekrety. A może przezorność? Co lub kto was dzieli? Karta głupca. No, to może być ryzyko, tak? Ryzyko bądź odległość, częste podróże. Może dzieci. Jak będzie wyglądała wasza znajomość na początku września? Król kielichów. Połowa września. Pięć kielichów. I koniec września. Kochankowie. To by tak wyglądało, jakbyście się spotkali i znowu smucili, że znowu musicie się rozstać, ale nadal zostajecie w związku. No ja to tak widzę. W tle 6 denarów, więc faktycznie, no, może chodzi o wsparcie, może chodzi faktycznie o związek, może chodzi o pracę, która po prostu was rozdziela. A powinna być ta równowaga, harmonia, tak? No, praca swoją drogą i związek, uczucia swoją drogą, więc powinniście to jakoś pogodzić ze sobą. Dopowiemy karty. Pierwsza wersja może być taka. Faktycznie brakuje wam pieniędzy, ewentualnie partner nie ma pracy. Bardzo was kocha i wie, że się dogadujecie, że jesteście sobie przeznaczeni. Być może chce jakichś zmian, jakiegoś początku, być może, no nie wiem, otworzyć jakąś własną firmę bądź wyjechać gdzieś za pracą. Natomiast wy jesteście bardzo ostrożni, nieufni, czujecie się osamotnieni, czujecie, że oddalacie się od partnera. No i ogólnie chcecie to utrzymać wszystko w ryzach, mieć pod kontrolą i jednak dać szansę tej relacji, z tym, że no widzę tu związek ewidentnie na odległość. Więc chyba ściągnęłam tutaj osoby, które spotykają się od czasu do czasu, na pewno nie mieszkają ze sobą razem i tworzą jakąś na razie ukrytą relację. To nie jest coś oficjalnego. No nie wiem, może to jest osoba, którą dopiero niedawno poznaliście. Bo co? Bo albo dać szansę, no i jakoś przemilczeć to, że jest jakaś praca, tak, i próbujecie pogodzić to wszystko i dzielić się tym partnerem z tymi obowiązkami zawodowymi. Ryzykujecie i wchodzicie tutaj w tą relację, chcecie ją dalej rozwijać. Niektóre być może panny chcą po prostu być może podtrzymać też tą znajomość ze względu na dzieci, ale niekoniecznie to tak na marginesie. Natomiast ewidentnie tutaj jakieś głupie, nieprzemyślane sprawy bądź no nieodpowiedzialność bądź jakieś ryzyko jest między wami. Być może panna ryzykuje, pakując się świadomie w jakiś tutaj związek, który być może nie wiadomo, czy przetrwa na dłużej, tak? Więc tak to wygląda na takie pierwsze, krótkie opisanie. Lecimy dalej. Pustelnik, as miecz. Jakaś ważna decyzja. Chcecie grać w otwarte karty, więc żądacie tutaj wyjaśnień, no i musicie się przekonać, czego wy tak naprawdę chcecie. Więc być może będziecie chcieli przedyskutować sytuację. Ewentualnie inna wersja, niektóre panny myślą już o tym, żeby się odciąć, żeby coś, co jest dla was problematyczne w tym związku, zakończyć, ewentualnie zupełnie zakończyć ten związek. Myślicie nawet o wyprowadzce. Wyprowadzce, tak? Tak, no właśnie, w sercu pięć kielichów. Może być też tęsknota. Tęsknota, smutek, częste wyjazdy, rozstania, zbyt duża odległość, która was dzieli. Poszukiwanie nowego kierunku, poczucie straty partnera, tak? No i ten rydwan, paźbuła. No ale działacie, pomalutku działacie, chcecie podtrzymać tą relację, chcecie być w kontakcie. Jaki piękny kiciuś tutaj jest, ojej, nie wiem, czy mi wyzumuje ta moja wredna kamerka.
Chyba muszę ją zmienić. O, taki rudasek. No, teraz w ogóle mi zaszalała. No, złap ten zup, złap. Więc paść buław. Więc albo właśnie ze względu na dzieci, albo po prostu no, chcecie utrzymać ten flirt, tą znajomość, rozwijać to, pisać do siebie. No tutaj też mamy pisanie i takie kalkulowanie, uczenie się siebie, poznawanie. Być może panna właśnie chce bliżej poznać tego partnera. No zaraz zobaczmy tutaj tego pazia denarów. No tak, karta kochanków, więc być może, no wiecie, że to jest zakazana miłość, być może macie wątpliwości, być może musicie jeszcze dokonać wyboru, bo jeszcze ostatecznie nie podjęliście decyzji, ale dajcie szansę. Pazie to są młode energie, to jest stawianie pierwszych kroków, doświadczanie, tak, poznawanie się, wkraczanie na nowy, nieznany Wam teren, który trzeba głęboko zbadać, żeby po prostu wiedzieć. Więc być może tu jest ryzyko, dlatego że to jest nowa jakaś osoba, tak? Nowa właśnie osoba. No właśnie. Więc może nie jest tak źle. Może po prostu chodzi o to, że jesteście w związku na odległość i po prostu ta panna czuje się samotna. Natomiast w innej wersji, no może być pomalutku dążenie do tego, żeby coś tutaj naprawić w tej relacji, tak? Jeżeli czujecie, że coś jest nie tak, jakaś sprawa, sytuacja Was po prostu rozdziela. I teraz tak, o czym myśli Wasz partner? 5 denarów. Czuje się też samotny ze względu na pracę. No 3 denary, ewidentnie tutaj praca, ewentualnie brak wypracowanych jakichś postanowień, jakichś schematów, które mają właśnie, według których ten Wasz związek ma się rozwijać. No 3 denarów to jest porozumienie, przyjęcie oferty. Może tutaj panna odrzuca ofertę, odrzuca jakieś zaloty jakiegoś potencjalnego kandydata na partnera. Natomiast może być też taka sytuacja, że pakujecie się w trójkąt. No właśnie. I co dalej? 3 denarów ogólnie pokazuje, praca jest ważniejsza od związku, więc być może no tutaj cierpicie z tego powodu. Chciałabym w to wierzyć. 2 kielichów, na pewno partner Was kocha, na pewno chce dojść do porozumienia, na pewno czuję intuicyjnie, że jesteście sobie przeznaczeni. Jest to karta też emocji, takich czasami rozterek. Serce kłóci się z rozumem, ale ogólnie partnerstwo, zakochanie, tak, flirt, porozumienie. Więc tutaj no, widzę, że partner jest zakochany, ale no, też czuje jakiś dyskomfort albo zdaje sobie sprawę z tego, że jakieś sprawy Was tutaj rozdzielają. No, mówię, może być to praca, gdzie właśnie panna czuje się samotna, bo cały dzień siedzi w domu, ewentualnie praca wyjazdowa bądź związek na odległość, który Wam już przeszkadza. A być może nie możecie się, że tak powiem, zejść i konkretnie być ze sobą, bo jedno mieszka, nie wiem, we Francji, drugie w Wielkiej Brytanii i jedno nie dojedzie do drugiego ze względu na pracę, tak? Na przykład, taki przykład. Jakie są zamiary Waszego partnera tutaj? No, postawić na swoim, wpłynąć na Was jakoś i starać się według swoich przekonań rozpocząć tutaj coś nowego razem. Karta maga to jest też próba czasami manipulowania emocjami i właśnie oczarowania partnera, no, zapanowania nad wszystkim. Chęć zapanowania, no ma ku temu możliwości, talent, więc tutaj może być przekonujący, jeżeli chcę, że tak powiem, do czegoś Was nakłonić. Karta maga mówi o nowym początku i sile dyplomacji, więc być może uda Wam się tutaj coś wypracować. Być może przekona Was do tego, żeby zacząć wszystko od początku. Bo mamy tu kartę sądu, czyli on chce uzdrowić tą sytuację. On chce, żeby między Wami było dobrze. Chce do Was wrócić, chce zmierzyć się jeszcze raz z tą sytuacją z przeszłości, która być może nie jest do końca rozwiązana i ostatecznie ją właśnie porządnie z takim pozytywnym skutkiem zakończyć. Karta sądu mówi o tym, że nastąpi takie oczyszczenie między Wami, tak? Może jakaś rehabilitacja z jego strony, może właśnie powrót, próba podjęcia jeszcze raz ryzyka i spróbowania tutaj się zejść.
No co was łączy? No tajemnica, tak? Arcykapłanka, jakieś sprawy, że tak powiem, ukryte, ewentualnie no wielka cierpliwość i taka mądrość, wiedza, czyli robicie świadomie, tak? W ukryciu, dyskretnie, dyskrecja jak najbardziej. Świadoma no kurczę, za mi język się połamał. Dyskrecja. Złamię sobie język. Zobaczmy jeszcze, o co tutaj chodzi. No właśnie. Rodzina. Więc ukrywanie się przed rodziną, może przed członkami rodziny. Więc jeszcze oficjalnie to nie jest jakiś związek, tylko jakieś tam sobie flirtowanie po cichu, w tajemnicy, jakieś sekrety w głębi serca. Co was dzieli? Karta głupca, dopowiemy to. As denarów. No ryzyko, tak? W próbie ustatkowania się, ewentualnie no ta praca, tak? Częste podróże, bo jest taka umowa stała o pracę i czas ją zrealizować, ale te karty już mi się zniszczyły. One się tak obcierają, kochani, jedna o drugą i ta farba się odbija, jak po prostu od gazety. No nie da się tego naprawić, ale karty pracują, mogą się zużyć. Więc tu mamy tego asa denarów, który być może pokazuje umowę o pracę, tak? Nowa jakaś umowa o pracę, która powoduje, że jest między wami tak, jak jest. Początek września, król kielichów, czyli poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego, może jakieś takie właśnie przyjacielskie spotkanie. Ewentualnie panna się przekona, że jednak jest tego miłość, jest przekonana o swoich uczuciach, ale mamy dziesiątkę mieczy. Dziesiątka mieczy pokazuje przestanie zamartwiania się tym uczuciem, tą znajomością, więc tutaj przestajecie się poświęcać być może. Może czujecie się trochę wykorzystane, ale to jest też zakończenie jakichś trudnych spraw, więc być może uda wam się tutaj coś wypracować. Karta brama, która mówi, że to co najgorsze już za wami. Proszę bardzo. Tu mamy kartę papieża, więc jakaś znowuż albo umowa odciąga was od partnera, albo małżonek. No i papież to tutaj jest. Kochani, domofon dzwoni. No już jestem, kochani. Zazwyczaj domofon dzwoni o nieodpowiedniej porze, ale już jestem. Skończyliśmy na papieżu, tak? Papież to też współczucie, wartości moralne, wartości rodzinne, więc być może tutaj no, ubolewacie nad czymś. Z jakiegoś powodu jest wam przykro. Albo po prostu nie dostrzegacie, że ktoś wam chce pomóc w tym trudnym okresie. No na koniec września mamy kartę kochanków, czyli jednak chyba tutaj podtrzymuje się ta relacja. Myślę, że dokonaliście jakiegoś wyboru, zaraz zobaczymy. No właśnie, jest karta umiarkowania, czyli jednak jesteście ze sobą. Coś się wyjaśniło, może na spokojnie sobie w tym papieżu tutaj porozmawialiście, tak? Wyjaśniliście sobie, że no nie chcecie, żeby tak było sformułowane to wasze życie jak teraz. Koniec września bardzo stabilny, spokojny. Panujecie nad sobą i nad sytuacją w swoim życiu. Nadal tworzycie tą relację z tym, że no chyba jest to po prostu związek taki właśnie nieformalny, tak? Czyli ściągnęłam tutaj raczej pary nie w małżeństwach, tylko w jakichś takich wolnych związkach. W te czytania już mówiłam szóstka denarów, czyli wsparcie. Praca też tak, jak najbardziej, być może awans, być może właśnie jakieś sprawy zawodowe, które wymagają odpowiedzialności, które stoją być może pomiędzy wami a związkiem i trzeba to wszystko zrównoważyć, zharmonizować, co wam się udaje na koniec września. Jaka rada dla was, kochani, na wrzesień? Rycerz kielichów. Kochani, niebawem nadejdą dobre wiadomości. To jest też karta nadchodzącej miłości, karta miłych spotkań, pozytywnych emocji, więc no oczekujcie tego dobrego i pamiętajcie też, żeby zbyt emocjonalnie do tej sprawy nie podchodzić. Natomiast na co, na kogo macie uważać? Osiem mieczy.
No właśnie, na takie uwikłanie się w samo, że tak powiem, wykreowaną pułapkę swoich myśli, które podpowiadają wam zupełnie co innego, co jest niezgodne z prawdą, z rzeczywistością i takie niezdecydowanie, izolacja, blokowanie się troszeczkę na własne życzenie, samemu stwarzacie sobie problemy, które łatwo obejść, naprawdę. Nie blokujcie się mentalnie, wyjdźcie z propozycją, nawet jak jesteście nieśmiali i wrażliwi, to starajcie się wypracować tutaj jakiś kompromis i nie bójcie się myśleć o tym, o czym myślicie, tak? Wyraźcie swoje poglądy, żeby partner też wiedział, na czym stoi i jakie jest wasze stanowisko względem tej sytuacji. No dobrze, kochani, to by było na tyle. Zobaczmy jeszcze anioła dla was. Jaki anioł? Jaki aniołek? Zabawa, proszę bardzo. Aniołek zabawa. Ukochany, nastał czas, by na chwilę odłożyć pracę na bok. Nie martw się, dopilnujemy, żeby wszystkie Twoje zobowiązania zostały wypełnione. Zabawa, wesołość i śmiech dodają Ci wigoru. Więc wrócisz do pracy ze świeżym spojrzeniem i wzmożoną energią. No widzicie, kochani, odłóżcie tą pracę na chwilę, jeżeli nie wy, to wasz partner. Zajmijcie się partnerem, życiem rodzinnym, dziećmi, jeżeli macie, tak? Nie wszystko praca. I na podsumowanie aniołek, no, tygrysie oko jak zwykle musiało sobie polecieć do przodu. Poczuj swoją siłę i moc. No nie, zbiesiła mi się kamerka. O, dobrze, jest. Widać ładnie. Siłę, moc, odwagę, umiejętność kreowania. No i walczcie o swoje. Jeżeli wam zależy na partnerze, a partner was kocha, no to róbcie tak, żeby ta praca, czy jakieś zobowiązania, nauka być może, jakieś egzaminy, jakieś szkolenia po prostu nie zabierały wam tego partnera na długi, długi czas. Moi kochani, to by było na tyle. Życzę wam wspaniałego, udanego września. Pamiętajcie, jest to czytanie ogólne, być może tylko dla jednej osoby. Zapraszam was serdecznie na kolejne filmy, a teraz będzie czytanie dla wszystkich samotnych panien. Zobaczymy, co tam wrzesień dla was zapowiada. Za chwilę wracam, tylko potasuję karty. I witam serdecznie wszystkie zodiakalne samotne panny na czytaniu miłosnym na miesiąc wrzesień 2020. Karty mam już potasowane i już, kochani, przekładam i patrzymy, co tam wrzesień ciekawego dla was zapowiada. Najpierw zajrzymy sobie do przeszłości. Dlaczego panienka jest samotna? Bo cesarz. Obecna sytuacja, arcykapłanka, połowa miesiąca, cztery miecze. Wasze nastawienie na tą sytuację, sprawiedliwość. Co karty radzą? Pustelnik. Co lub kto stoi na przeszkodzie? Dziewięć mieczy. I koniec miesiąca, królowa denarii. Tle czytania mamy dwie buławy, ale widzę, że nam tutaj światełko zgasło, więc trzeba uzupełnić światełko. I już, kochani, bierzemy się za interpretację. No, był jakiś stały związek. Był, być może z baranem, na pewno z jakimś partnerem starszym od was. Nie wiem, czy to był tylko taki wolny związek, czy małżeństwo. U niektórych po prostu też jakiś wpływ wychowania rodziców, zwłaszcza ojca, być może wzorzec ojca, mógł mieć wpływ na wasze decyzje. I właśnie no, czasami takie jest, że tak powiem, odzwierciedlenie później w tym życiu uczuciowym, jak jakieś właśnie takie wartości rodzinne bądź zasady w domu były narzucone.
bo tu mamy tego cesarza, tak, tego surowego, takiego odpowiedzialnego ojca, władczego, albo właśnie takiego partnera z tendencją do dominacji i nawet despotyzmu. Więc tutaj no jedna taka wersja, ale na pewno wydaje mi się, że w związku byliście. Obecna sytuacja, jesteście w arcykapłance. Czyli no, albo nazbyt skromne, ciche i nieśmiałe, aby właśnie wyjść z inicjatywą i udzielać się gdzieś towarzysko, wyjść gdzieś, zapoznać kogoś właśnie, przyjąć ofertę, może tak nieładnie powiedziane, ofertę można przyjąć pracy, ale na przykład umówić się z kimś gdzieś tam na jakiś spacer, kawusie, do kawiarni, do kina, poflirtować, poromansować, po prostu no zaangażować się troszeczkę. Tutaj widzę, że wy się boicie. To jest na przeszkodzie. Jakaś depresja, strach, obawa, jakieś lęki. Być może właśnie złe doświadczenia poprzez jakiegoś może partnera tyrana, który was jakoś no, gnębił, dominował, bo tutaj widzę taką cichą myszkę, taką delikatną, skromną osóbkę, a tutaj ten cesarz, taka władza, co jak wpadnie szał, to głowy urywa, tak? Więc też tak może być. No na razie widzę, że chyba jesteście same, ale skrycie gdzieś tam wewnątrz marzycie, macie jakieś swoje kobiece sekrety, ciche marzenia, żeby kogoś poznać. Dopowiemy sobie karty, kochani. Cesarz. Kim był ten cesarz? Karta maga, no czyli osoba z niezwykle mocnym charakterem, silną taką wolą, tak, odwagą, ktoś właśnie mocno dominujący, być może manipulujący i mający wpływ na was. Ktoś, kto was kontrolował i faktycznie no, przygaszał troszeczkę w związku, może nawet bardzo. Osoba, która właśnie no, wiedziała, jak wami zakręcić, żeby was mieć pod właśnie swoim bucikiem. Obecna sytuacja, ta arcykapłanka. Osiem kielichów, no właśnie. Albo wy w tajemnicy uciekłyście przed tym partnerem. Albo po prostu w tajemnicy chcecie wyruszyć w tą swoją drogę. I karty mówią, żebyście szły swoją drogą, pan. Żebyście były sobą, żebyście były ostrożne, uważne, żebyście się izolowały być może od otoczenia tutaj tego kogoś byłego. Nie wiem, czy to partner, czy ojciec jakiś taki, no rodzice być może też czasami tak surowo wychowują dzieci, że później się dziwimy, że 40 lat ma dziecko, a jest kawalerem, panną i jeszcze mieszka z rodzicami, bo mamusia bądź tatuś ciągle niezadowoleni, jak córka bądź syn przyprowadzi jakiegoś adoratora, tak? Bo to tatusiowi mamusi ma się podobać, a nie wam. Więc no, są takie rodziny. No, dla mnie to jest chore, ale no cóż. A te osoby są być może tak słabe psychicznie, że no nie, albo wiedzą, że nie poradzą sobie same gdzieś tam w życiu na własny rachunek, że tak powiem. I tkwią właśnie w takich domach, w takich relacjach rodzinnych, które pomału niszczą im życie. Ale może nie dla wszystkich. Więc tutaj jest ósemka kielichów. Chęć odejścia bądź chęć powrotu, bo też może być taka sytuacja. Ale też przezorność. Widzę tu przezorność, wielką taką roztropność, wiedzę w tym, co robicie. No, arcykapłanka jest to bardzo mądra, inteligentna osoba. Ma dużą wiedzę, ale ma też swoje sekrety. Jest niezwykle cierpliwa, więc na pewno tutaj cierpliwie czekacie, czy ktoś nadejdzie, czy nie. No idziecie swoją drogą, tak? Bo no na razie nie wiem. Albo jesteście emocjonalnie rozdarci, albo zmęczeni, zrezygnowani. Być może to nie jest jeszcze właściwy czas. Więc tutaj tak jakbyście chciały, kochane panny, uzupełnić te kielichy. Czyli szukacie tej swojej ścieżki życiowej, tam gdzie będzie to spełnienie, szczęście i radość. W połowie miesiąca nadal izolacja, więc nic się nie dzieje. Będziecie gdzieś tam unikać towarzystwa, unikać spotkań, izolować się gdzieś tam w zaciszu
swojego ogniska domowego. Czwórka mieczy jest to karta odpoczęcia, tak? Nabrania sił po jakimś trudnym okresie, więc być może potrzebujecie czasu, żeby znowu pomyśleć o nowej relacji. Na razie doświadczenia, że tak powiem, z przeszłości, no, czasami trudne, czasami nie, ale zawsze doświadczenia. Wydaje mi się, że trudne, bo tutaj wy jesteście w jakiejś depresji, wydaje mi się. Boicie się bardzo, jesteście bardzo tak, no, jak taka właśnie osoba, która bardzo się boi swojego oprawcy, ucieka od tego, kto ją atakuje, kto ją poniża, kto krzywdę robi, tak? Te nietoperze kąsają tą kobietę i ona w popłochu ucieka. I wydaje mi się, że wy tak chcecie uciec albo od emocji, które was tak ciągle dręczą, albo od jakiegoś tyrana z przeszłości. Więc tutaj jest taka izolacja, ukrywanie się, separacja, ostrożność i chęć odpoczynku. Wasze ciało, wasz umysł musi odpocząć, nabrać znowu siły, energii, po prostu dojść do równowagi. Na co jesteście nastawione? Na harmonię w swoim życiu, odpoczynek, ale też sprawiedliwość. Więc niektóre panny być może są w trakcie rozwodu, separacji. Niby to już jesteście singlami, ale jeszcze ciągnie się za wami niewypowiedziany wyrok, tak? Papierolandia tak zwana. Na pewno chcecie, żeby ta osoba, jeżeli was tutaj dręczyła, no, była sprawiedliwie oceniona i poniosła odpowiednią karę za to, ale też pragniecie równowagi w życiu, spokoju i karta sprawiedliwości. Jest to karta przyczyny i skutku, tak? Uczciwości też względem siebie. Być może oceny, rozliczenia swojej przeszłości, podsumowania tego wszystkiego i na spokojnie zastanowienia się, czy wy w ogóle chcecie jeszcze z kimś być, czy nie. Więc tak tutaj to wygląda. Zobaczmy sobie tą czwórkę mieczy. Sześć mieczy, tak. Nawet myślicie, żeby, o tym, żeby się wyprowadzić, ewakuować gdzieś indziej, może wyjechać nawet dalej. Zupełna separacja, tak? I zmiana kierunku swojego życia. Idę tam, gdzie jest mi lepiej. Chcę poprawy swojego życia, chcę uzdrowienia, chcę wreszcie spokoju. No i dziewięć mieczy, więc to jest takie przerażenie. Ale dzieciaki na górze latają. No właśnie, trójka mieczy, ojej, jesteście strasznie poranione, panny. No oczywiście nie wszystkie, ale trafiłam chyba energetycznie do tych, które mają naprawdę teraz, miały bardzo ciężko, a teraz uwolniły się od tego i też jest im ciężko. Może być też tak, że po prostu no tutaj było rozstanie, no może was po prostu partner też porzucił. Może nie chodziło o jakąś przemoc, czy właśnie taką dominację, i tylko właśnie no, podjął decyzję, że zaczyna tutaj od nowa z kimś innym być może. Bo czujecie się zdradzone, oszukane, bezsilne i rozczarowane, bardzo zasmucone. I naprawdę tutaj to na razie przeszkadza, żebyście mogły tutaj otworzyć się na nowe uczucie. Dopóki tego nie uleczycie, nawet nie ma mowy, żeby ktoś pojawił się w waszym życiu. Na koniec miesiąca pojawi się kobieta po 50. Byk, panna bądź koziorożec, ale wydaje mi się, że to jest wasza energia. Po prostu panna ucieknie w pracę, w sprawy zawodowe, żeby zapomnieć, żeby właśnie dojść do równowagi, żeby uspokoić się i właśnie no, przeczekać ten okres leczenia. Królowa denarów może być to też wasza matka, więc tutaj możecie na pewno liczyć na mamę, przyjaciółkę, siostrę, nie wiem, babkę, jakąś kobietę, która wam pomoże i udzieli wsparcia. Zawsze możecie na nią liczyć. Czujecie takie bezpieczeństwo, że tak powiem. No i niektóre panny, które faktycznie się tutaj rozwodzą bądź są w separacji, no nadal są żonami, nadal są jeszcze być może matkami na pewno, jeżeli macie dzieci. Więc tutaj musicie wziąć pod uwagę, że no mimo tych spraw życie toczy się dalej i trzeba iść do pracy, trzeba zająć się domem i trzeba normalnie żyć. Więc tutaj no takie ustabilizowanie, no ale znowu mamy tego diabła tutaj, więc zdenerwowanie jest straszne. Może chodzić też o uzależnienie finansowe jakieś tutaj od byłego partnera i właśnie nerwy, cierpienie poprzez to. Ojej, no ten diabeł to
Chyba, że po prostu no, koicie nerwy i żeby nie myśleć o tym, oddajecie się pracy, tak? No na razie, kochani, nie widzę, żebyście tutaj poznały kogoś nowego, nawet jakby patrząc na inną tutaj wersję wydarzeń. Wydaje mi się, że to nie jest ten czas. Wy jesteście jakoś poharatane, poranione. Niektóre mogą być chore panny, więc może zdrowie tutaj nie pozwala i teraz skupiacie całą swoją uwagę na tym, żeby właśnie wrócić do zdrowia, żeby wasza kondycja tutaj zdrowotna się poprawiła. Niektóre myślą o przeprowadzce, więc na razie inne sprawy, tak? No właśnie, pokonać jakieś trudności, pokonać chorobę, jakiś kryzys i wygrać sprawę sądową. To też wam teraz właśnie najbardziej, że tak powiem, zwraca waszą uwagę. Nie denerwujcie się, nie bójcie się, bo to jest strach i obawa, być może właśnie też przed konfrontacją jeszcze jakąś. Natomiast na koziorożca na pewno możecie polegać w sprawach finansowych. W tle mamy dwie buławy pod spodem, znowu szóstka buław. Dwójka buław to jest taka harmonia, więc ta harmonia, współpraca, na pewno możecie na to liczyć. Co jeszcze? No dwójka buław to jest też dokonanie wyboru, więc być może się zastanawiacie, co dalej. No i na razie karty mówią, żebyście zostały same, wyciszyły się, zastanowiły, czego wy tak naprawdę chcecie, jaką ścieżką życiową chcecie kroczyć, odizolowały się troszeczkę, były czujne i przede wszystkim wszystkie swoje jakieś plany, zamiary trzymały w sekrecie, tak? Żeby się nie chwalić, utrzymać to w tajemnicy, no i panna niech będzie po prostu sobą. Dobrze. Jaka rada dla was, moi kochani? Siedem buław. Walczcie o siebie. Jeżeli ktoś was atakuje, pamiętajcie, że macie mocniejszą, wygraną pozycję. Nie dajcie się. Uda wam się pokonać wszelkie problemy. Na co, na kogo macie uważać? Król mieczy. No, król mieczy, czyli to może być właśnie były partner. Może być ojciec surowy jakiś. Ewentualnie decyzja sądu bądź jakiegoś urzędnika. Ktoś spod znaku wodnika, wagi bądź bliźniąt, ktoś bardzo mądry, ktoś, kto obiektywnie spojrzy. No jeżeli czekacie tutaj na rozprawę sądową bądź no, jakąś separację, to tutaj no, zwróćcie na to uwagę, żeby ktoś was też no, nie oszukał i żeby dokonał tej oceny naprawdę obiektywnie, a nie był stronniczy, tak, w tych swoich osądach. No właśnie, i poranienia, tak, czyli jeżeli tutaj mamy króla mieczy, więc sprawy właśnie rozwodowe, jakieś takie trudne do przerobienia, które zostawiają ślad właśnie w sercu, jakieś rany, które potrzebują później czasu, żeby się zaleczyć. No, wydaje mi się, że chyba dla jednej osoby tylko było to czytanie, ale nie poddawajcie się, tutaj uda wam się wyjść z tego, jeszcze będziecie w szczęśliwym związku. Na razie uzdrawiająca jest dla was samotność, ostrożność, najlepiej zmiana otoczenia i leczenie. Leczymy się. Wszystko będzie dobrze, bo w tle jest harmonia, współpraca. Jaki aniołek dla was? Dawanie i przyjmowanie. Piękny kangurek i papuszka z aniołkiem sobie siedzą. Dwa kangurki nawet. Dawanie i przyjmowanie. Działanie całego wszechświata opiera się na cyklach podobnych do wdechów i wydechów. Jeśli ogarniasz się do wydechów, ograniczasz, przepraszam, co ja czytam, ogarniasz, ograniczasz się do wydechów, dawanie, lub wdechów, przyjmowanie, wypadasz z rytmu wszechświata. Pamiętaj, żeby każdy wdech w swoim życiu zrównoważyć z wydechem, a utrzymasz w ten sposób optymalny stan zdrowia i energii. No, wdech i wydech, dawanie i przyjmowanie, dokładnie, równowaga, niedługo będzie ta równowaga, nie martwcie się, to jest tylko chwilowe na ten miesiąc. Zobacz, kochana panno, jesteś urodzona pod szczęśliwą gwiazdą, więc cokolwiek by się nie działo, zawsze wyjdziesz, że tak powiem, obronną ręką, spadniesz na cztery łapy, przysłowiowe, jak to się mówi, szczęście ci sprzyja i
i wszystko dobrze się ułoży. I najlepiej myśleć pozytywnie, bo pozytywne przyciąga pozytywne. Nie martwić się, nie dołować, wyjść z tych stanów depresyjnych i jeżeli jest taka konieczność, zasięgnąć porady lekarza bądź terapeuty, tak, żeby po prostu wyciszyć się i szybciej wrócić do równowagi tutaj i do pełnej sprawności kondycji zdrowia. No dobrze, kochani, to by było na tyle. Pamiętajcie, czytanie ogólne nie dla każdego. Sprawdźcie sobie film ze swoim znakiem ascendentalnym. Być może tam będą dodatkowe wskazówki. Dziękuję Wam za uwagę. Życzę wspaniałego września, dużo miłości, radości, pogody, ducha i zdrówka przede wszystkim. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia, do kolejnego razu. Pozdrawiam serdecznie Panny. Wszystkiego dobrego.